and I am coming from New York City, New York. Let me tell you guys that I am so excited. I am so happy. I am really so thrilled to be right now sharing this amazing, glorious, super and exciting moment of my life with all of you guys. And let me tell you that we are really changing the world. People who said that this was going to be a corn artist game, that this was gonna be a scammer game. Hey, you're gonna lose all your money. I'm telling him behind listen, this is real! No 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 no! That's a scam! Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem Dzień Dobry Krypto. Mamy wiadomości na 11 października 2019 roku, czyli piątek. Witamy ponownie. Nie ma tych wiadomości za dużo dzisiaj. Nie wiem, czy czwartek po prostu rządzi się takimi swoimi prawami. <grych> Mam nadzieję, że intro się podobało pod względem yy, muzycznym i wykonania. Bardzo dużo pracy było tam w to włożone, ale widzimy frustrację ludzi, którzy chcą, żeby już Bitcoin kosztował 100 tysięcy lub 200 tysięcy dolarów teraz. No nie wszystko jednak... Tak szybko to y, może y, jest w stanie y, no, się wydarzyć. Więc y, szacunek za to, że ktoś dodał tak dużo wysiłku w tym filmie, niekoniecznie aż taka strona medalu może się oczywiście wydarzyć i, i ja w to akurat nie wierzę, więc będzie o wiele lepiej w takich właśnie momentach, gdy osoby dodają takie podobne intra i filmy o, film o tym, że już Bitcoin umiera po raz 50, 60, setny, 120, tysięczny, no to właśnie wtedy można się zastanowić nad tym, czy nie warto zakupić Bitcoina. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Ale zapraszam oczywiście na audycję CEO Hunter. Niektórzy mają problem z tym, że to się nazywa CEO Hunter, bo wystąpił tam Brad Garlinghouse i z Antonim Pompliano, gdzie przetłumaczyliśmy tą pierwszą część tych audycji. Także do grafika damy yy, zmianę. Powiedzmy, że to będą audycje tłumaczone, bo niektórzy uważają, że CEO Hunter tylko to ma być audycja moja z. Ale przejdziemy do tego na samym końcu. Jest ważniejsza sprawa, o której chciałbym najpierw porozmawiać, zanim przejdziemy do. Koń papryki, także nie bądź żyła, ktoś mi tutaj dosłał to na Discordzie i oddaj krew dla Mateusza i innych. 27-letni Mateusz Lampard z kalwarii Zebrzydowskiej walczy ze wznowioną, ostrą białaczką, limfoblastyczną. W procesie leczenia potrzebne są liczne przetoczenia krwi i jej preparatów. Krew niezależnie od grupy, niezależnie od grupy, to jest ważne, bo to się dopytałem, czy jakaś grupa musi być. Ze wskazaniem dla Mateusza można oddać w każdym punkcie R, i K. &H. Prosimy o wsparcie. Także yy, dla Mateusza, jeżeli chcecie o, o, naprawdę oddać swoją krew, to macie dane Mateusza i to jest oddział hematologii, szpitala im. Ludwika Rydgiera w Krakowie w Nowej Hucie. I dalej też tutaj dowiadujemy się od Anki Lempart, yy, że właśnie zróbmy coś razem. Zwracam się z, z Was z prośbą o pomoc dla mojego męża Mateusza, który toczy walkę wznowioną. Ostrej białaczki linfoblastycznej, werce kajka, brakuje krwi, potrzebnej jemu i wielu innym pacjentom w procesie leczenia. Także można oddać bezpośrednio w punkcie w Wadowicach lub w innych miastach. Można zaznaczyć, że to jest dla Mateusza Lemparta. Także jeżeli możecie, dajcie chociaż coś o ciebie, nie bądźcie żyłą, <laughs> I, i wtedy możecie oczywiście też pomóc tej osobie. także... Nie ma problemu. Przejdźmy może do koń papryki. A więc mamy Bitcoin w granicach 8574 dolarów, czyli praktycznie stagnacja. Nie możemy przebić bariery 8700 i będziemy o tym mówić też dzisiaj, kto co jak uważa ewentualnie, czy będzie spadek, czy będzie wyżej. Zaraz to się może w jakimś stopniu wyjaśni, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć ceny. Co do Joty, market cap 233 miliardy dolarów, czyli też mamy delikatny spadek też na altach. Zobaczmy, jak sobie te najlepsze poradziły, a więc yy, nawet pierwszego nie będę czytał, tr bo to jest 13 tysięcy wolumenu. GAPS ma 27%, kolejnym tutaj jest Ravencoin, yy, ma 12% i yy, kolejnym jest Algorand, 8%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest Nexo, minus 6,82, MCO, minus 5,94 i Chainlink, minus 5,83. Czyli po tych wzrostach widzimy, że mamy korektę na niektórych Altcoinach, Binance też dzisiaj, tak, 3%, mamy też inne, które tutaj faktycznie spadają. O tym już mówiliśmy wcześniej, ale dzisiaj też Bakt dodaje, że wczoraj były 212 kontraktów, które zostały przeprowadzone na ich platformie. I teraz mnie to zastanawia, bo nie wiem, czy czasami te kontrakty nie będą się powiększały tylko wtedy, kiedy ludzie będą myśleć, że Bitcoin będzie wzrastał. Dlaczego tak myślę? Dajcie mi znać, jeżeli w ogóle to moje myślenie jest zbędne lub niepoprawne. Bo jeżeli gramy na bakcie i kupujemy fizycznego bitcoina, na longach zawsze będziemy mieć tego bitcoina. Czyli jeżeli myślimy, albo te osoby, które inwestują w bakt, to oprócz tego, że inwestują w bakt za pomocą fizycznego bitcoina, no to na longu wygrywają dodatkowego bitcoina. Ale co innego się dzieje, jeżeli shortujemy market? Wtedy wydaje mi się, tylko mi się wydaje mogę się ogromnie mylić, to jest to, że jeżeli y, instytucjonalni inwestorzy będą chcieli grać na shorty, to lepiej to gra wtedy na CME Futures, bo wtedy jest kontrakty, są w dolarach. Czyli nie ryzykujemy naszego bitcoina, że go shortujemy, bo wtedy ten bitcoin też spada ceną i dlatego CME wtedy może wygrywać na tych shortach. Nie wiem, czy to będzie jakiś powiedzmy wyznacznik w przyszłości, czy w ogóle mam rację. Także dajcie znać w komentarzach, czekam na wasze komentarze, żebyście mi tutaj podpowiedzieli. W tym wypadku, bo ostatnio na ten temat myślałem, że skoro ktoś chodzi, w longi i ma bitcoina, świetnie, ale jeżeli ktoś chodzi w shorty i ma bitcoina, nie do końca to jest świetne, bo ten bitcoin też spada ceną. Jeżeli ktoś chodzi w dolarach, w CME, no to na shortach i na longach wygrywa, bo tylko jest liczony w dolarach. Dajcie znać. Tom Grundy z kolei zauważa, że mm, był tam problem w Hongkongu, jeżeli chodzi o aplikację BitPay. Była ona zablokowana, nie wiem w jaki sposób przez rząd, czy, czy, czy nie można było jej używać dla protestujących w Hongkongu. I widzimy, że tutaj mamy Hong Kong Free Press, czyli taka niezależne źródło informacji, e, które tutaj było też ustanowione, i za pomocą Bitcoin Pay bezpośrednio nie można było zasilić, powiedzmy, konta e, tych właśnie newsów, do których należały, tylko teraz e, można powiedzieć za pomocą Leo AW, czyli takiej Pośredniej aplikacji znowu akceptują Bitcoin za pomocą tej aplikacji Bitcoin Pay. Także może to jest coś związane, że Bitcoin Pay może zostać no, w jakiś przypadkach zabroniony przez rządy w danych krajach, ale dzięki pośredniej aplikacji znowu te płatności Bitcoinem są wznowione. Dargener z kolei podaje informację o tym, że wczoraj, tuż przed tym wystrzałem Bitcoina w granice 8500. 10 minut wcześniej dodał tego tweeta i dużo osób mu gratulowało na ten temat i widzimy, że po tym scenariuszu teraz jest jego kolejna predykcja, oczywiście to nie musi się sprawdzić, bo na przykład Optical Art w tym momencie uważa, że w kolejnych 10 godzinach, nie wiem, kiedy będziecie oglądać tą audycję, ale 15 godzin to była audycja 5 godzin temu, czyli w granicach południa, dzisiaj może ten Bitcoin jeszcze raz zawalczyć o kolejny szczyt. Czyli może być delikatny spadek do 8300, 8200, powiedzmy możemy jeszcze raz wystrzelić powyżej tej granicy 8500, to jest optika lat. Jeżeli chodzi o tą osobę, on uważa, że raczej w tym momencie będziemy spadać poniżej tej granicy. Także zobaczymy, czy Dark Energy się myli, czy będziemy tutaj już szli w granice 7500, 7400, czy faktycznie będzie ten wystrzał dużo wyższy. Low Master zauważa coś ciekawego, jeżeli chodzi o to nowe partnerstwo Binance. Zobaczmy, co on tutaj myśli na ten temat. A więc, jeżeli chodzi o to nowe partnerstwo Binance z Alipay i z WeChatem, wiedzą o tym niektóre osoby, że może być tam jakieś powiązanie tych giełd z rządem Chin. I w takim momencie wszyscy wiedzą, że nie można oficjalnie używać krypto w Chinach. I na tych aplikacjach Alipay i WeChat, ale zdaniem Larego Sermaka, jeżeli ktoś ma powiązania z chińskim rządem, no to wtedy te aplikacje, bo normalnie, gdy osoby próbują używać krypto w tych aplikacjach, te konta są mrożone, Ale jeżeli ktoś doda powiązanie, że mają powiązanie z rządem Chin, no to wtedy Alipay i WeChat może odblokować te środki. Dalej zaznacza oczywiście, że ten ban już jest w Chinach od wielu. Od wielu lat, od 12 miesięcy bardziej, więc nadal krypto jest zabronione w Chinach. Ale jego zdaniem, tak jak tutaj Alipay potwierdza w jednym bo próbowałem znaleźć tego tweeta wcześniej, gdzieś go tutaj miałem. Ale gdy ktoś zapytał o potwierdzenie CZ Binance tych właśnie partnerstw, może potwierdzić oficjalnie, że ma partnerstwo z Alipay i z powiedzmy WeChatem, to Alipay zaraz tutaj weszło i napisało, nie, nie możesz potwierdzić tego. CZ z Binance. I dlatego nie wiemy. Nawet tutaj CZ z Binance odpisał do Larry Sermaka, bo wiemy, że Larry Sermak ma bardzo dużo ilość osób, którego śledzi, że czasami lepiej nic nie mówić, tylko po prostu no, milczyć, bo takie newsy jak te, o których mówi Larry Sermak, do niczego nie prowadzą. I w biznesie, i w całej otoczce krypto. Także wyjście to pod siebie. Zobaczmy ile Low Master ma tutaj 23 tysiące osób, którego śledzi, także nie jest to jakaś masywna liczba, ale wiemy, że też go często przytaczamy, także nie wiemy co do końca się dzieje w Chinach i tym partnerstwem. Czy to jest bardziej pod wzrosty Binance, żeby fajnie wyglądało, czy to partnerstwo oficjalnie jest, bo w Chinach wiemy, że na takich aplikacjach trudno będzie zaakceptować kryptowaluty, żeby... Za pomocą tych aplikacji używać Binance, na przykład. Więc, no dwie strony płotu. Z kolei The Crypto Dog z godzinkę temu dodał tego Tweeta. Ta audycja została nagrana przed 12 polskiego czasu, także. Musicie wtedy się dowiedzieć, o której oglądacie, ale jego zdaniem pójdziemy jeszcze wyżej, że czeka na tą konsolidację. Przy 8480 dolarów może być ten najniższy punkt, w którym zejdziemy i będzie potem kolejny wystrzał. Jego zdaniem, zobaczmy, czy tutaj się dowiemy dokładnie, w jakie granice 9371 może mieć ten kolejny wystrzał The Doga. Także nie wiemy, co się wydarzy. Z kolei The Crypto Monk zauważa to, zauważył zauważył Crypto University, że dopóki nie dojdziemy do 9400. Które było przebite w czerwcu ostatnio, no to na razie nie będzie tutaj pozytywnie nastawiony. Bardziej będzie jeszcze próbował dokupić bitcoiny w granicach 8 tysięcy dolarów. Zobaczymy, czy to mu się uda. Czy będziemy spadać jeszcze niżej. Przejdźmy do kolejnych wiadomości. A, znalazłem, bo <laughs> wcześniej sobie ustawiłem gdzieś tego Twittera i nawet nie wiedziałem, którego tutaj zapisałem. Także, czy możesz potwierdzić, że można używać na Alipay i WeChat. Yy, powiedzmy, no, Binance do tego, żeby zakupić różne kryptowaluty, i Alipay od razu mówi nie, nie możesz potwierdzić. Hmm. Ciekawe. Okej, okay, jeżeli czytacie na Reddicie wiadomości, pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać datę. Ja kiedyś też dwa razy się zaciąłem na DDK, czyli na Dzień Dobry Krypto, gdzie czytałem wiadomości i one się okazały ze stycznia. Dopiero ktoś mi potem mówi, czytam z paru miesięcy temu, że to są stare wiadomości. Także jak zacząłem czytać na ten temat, gdzie BTC i sieć BTC w tym momencie jest w granicach 70%, czyli Bitcoina, w Chinach. I dlaczego tylko w Chinach? Ale ta wiadomość jest ze stycznia. Także dużo się zmieniło od stycznia. Nawet nie będę tutaj komentował tego, bo zupełnie jest inny układ. Ale jeżeli, jeżeli czytacie wiadomości, zawsze spójrzcie na datę. Na przykład, jeżeli wejdziemy na ten artykuł, no to widzimy, że on jest stycznia 2019. Dużo się zmieniło od tego czasu, więc no nie będziemy komentować takich wiadomości. Jeżeli się zastanawialiście, dlaczego Chainlink tak wyskoczył ostatnio, Coin w ostatnich 12 godzinach, 19 chyba dokładniej. No to wiemy, że został dodany do Binance, i nie chodzi tutaj oczywiście o Binance zwykłe, tylko Binance US. I tutaj od razu ludzie się zastanawiają, dlaczego Binance US, zdaniem tego komentatora, będzie tylko akceptował sparowane z dolarem te właśnie kryptowaluty. Nie można ich zakupić za pomocą innych kryptowalut, czyli od razu z dolara. Będzie pewnie można wejść i zakupić te kryptowaluty, o ile dobrze tutaj to rozumiem. I jedna osoba dodała, że chodzi pewnie o regulacje, gdzie na razie nie można w inny sposób dodać ewentualnie tych kryptowalut, czyli Chainlink i Ravencoin w Ameryce będzie dostępny na Binance US, ale tylko w parze z dolarem. I dalej, informacja chyba kiedyś już była. Podobna informacja to też było chyba we Francji, ale kolejne 6,5 tysiąca sklepów z tytoniem będą teraz też sprzedawały. Bitcoina, także będzie można za pomocą kuponów 50, 100 lub 250, chciałem powiedzieć dolarowych, ale to jest euro, także w euro będzie można oczywiście zakupić bitcoiny w tych sklepach, także coś jak jest tutaj w Polsce też na podobnej zasadzie, że do niedawna chyba można było kupić, kupić w kioskach ruchu, nie wiem czy to jest nadal dostępne, czy tam na poczcie. Podobnie tutaj za pomocą takich kuponów 50-100-250 euro będzie można też zakupić bitcoiny. 6,5 tysiąca placówek. Niektórzy też zastanawiali się, dlaczego cena bitcoina, zobaczcie, jak wyglądała na Coinbase, prosta linia przez parę godzin. Okazało się, że mieli jakiś tutaj problem. Ludzie też nie mogli wykonać swojego orderu, albo nawet ich order został usunięty, bo mieli tutaj po prostu problem z. Coinbase'em, czyli ze stroną internetową i wszystko zostało już naprawione, więc jeżeli przez parę godzin mieliście problemy z Coinbase'em, no taka rzecz się wydarzyła. Ok, kolejna wiadomość, chyba ucieszy te osoby, które akurat inwestują w Ripple czy XRP, no to jeżeli chodzi o Bank of America będzie tutaj zatrudniać specjalną osobę ze specjalną dedykacją, jak tutaj mówią do firmy Ripple, gdzie będzie on się zajmować nowymi strategi strategiami rozwoju i nowymi produktami, które mogą wprowadzić, także będzie osoba odpowiedzialna za może partnerstwo w przyszłości z Ripple, tego nie wiemy, ale bardzo możliwe, że Bank of, Bank of America będzie powiedzmy też długoterminowym partnerem firmy Ripple. Coindesk z kolei mówi o tym, że nowa aplikacja na, dla użytkowników Apple jest już dostępna, czyli Coinbase będzie dostępny w Apple App Store. Będziecie mogli kupować oczywiście za pomocą tej aplikacji na Coinbase różne kryptowaluty. I w planach jest oczywiście aplikacja na Androida. Na razie można używać Coinbase'a bez aplikacji. Ja chyba używałem w przeszłości za pomocą zwykłej przeglądarki w Samsungu. Mogłem wejść na Coinbase'a bezproblemowo, bez aplikacji zakupić też, ale możecie używać już. Apple App Store, także jeżeli macie telefony z iOS-em, nie ma problemu, możecie wejść, ściągnąć aplikację, uważajcie też na te aplikacje, które no raczej na App Store'ze nie ma podróbek, ale zawsze patrzcie na ilość ściągnięć w razie czego i już niedługo ta aplikacja pojawi się też na Androidzie. Jeżeli chodzi o sytuację Bitfinexa w tej pierwszej sprawie pomiędzy powiedzmy no tutaj sędzią z Nowego Jorku yy, i też yy, bitwina eksemiteterem, to nie chodzi o tą drugą sprawę, która teraz jest yy, ze strony, yy, można powiedzieć, tych samych prawników, którzy uczestniczyli w sprawie przeciwko Kregowi Wrightowi, to jest inna zupełnie sprawa. Yy, nie będą musieli przedstawiać dokumentów yy, podczas swojej apelacji, także nadal nie będą mogli też pożyczać. Przez kolejne 90 dni została utrzymana yy, powiedzmy, to, to zabronienie pożyczania kolejnych tet teterów można powiedzieć, dla Bitfinexa. Nie mogą tego robić przez kolejne 90 dni, ale podczas apelacji, czyli przedłużenia tej sprawy, też nie muszą mm, pokazywać mm, żadnych dokumentów. Na razie. Na razie nie wiemy, co tutaj będzie dalej w tej sprawie, ale nadal będzie się toczyła też ta druga sprawa, która może nam wiele wyjaśnić lub nie w przyszłości. No i Dekrypt mamy potwierdzenie tego, że nadal no, jest trudno nam przebić ceną. BTC granic 8700 dolarów. Na, na, na najlepsza granica, którą możemy się spodziewać po tym okresie, to jest granica 9400, o ile tutaj wejdziemy w tą granicę, 9500 nawet. No i wtedy będziemy czekać, czy to 9500 będzie przebite. Tak jak tutaj, jeżeli oglądaliście to małżeństwo z CryptoCry University, wiecie dokładnie o co chodzi. Koń mamy informację, że OKEX, czyli giełda w południowej, Korei zastanawia się nad zdelistowaniem czyli usunięciem kolejnych kryptowalut ze swojej giełdy. Wiemy, że na początku dodali też tutaj informację, że mają intencje, żeby usunąć pięć prywatnych krypto, w tych też Monero, Horizon, Super Bitcoin i nadal na tej giełdzie jeszcze tutaj mamy dwie kryptowaluty i te dwie kryptowaluty są teraz w tym momencie pod Powiedzmy, review, czyli zastanawiają się i będą tutaj obserwować, czy też je będą usuwać. Czyli chodzi o zikaz, i Dash w kolejnych terminach. Tamte na razie są usunięte i zastanawiają się po prostu, bo jest taka, można powiedzieć, regulacja. Ona się nazywa Travel Rule, jeżeli chodzi o kryptogiełdy, które powiedzmy, mają swoje siedziby w różnych krajach, jeżeli chcemy wysłać. Nawet prywatne kryptowaluty to musimy mieć odpowiednie informacje na temat transakcji. Muszą one być oczywiście transparentne, musi być też podany adres osoby, która jej wysyła, i, i, i imię i nazwisko. Także dzięki tej zasadzie, no, te pięć kryptowalut miało zostać usuniętych. Dwie z nich jeszcze są pod, trzy zostały usunięte, dwie z nich jeszcze są pod obserwacją, czy będą usunięte. Są z nich zikasz i, i Dasz. Także nie wiemy do końca, co tutaj się wydarzy. Ja tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą, oczywiście to jest tylko moja tutaj opinia, bo wiem, że rządy, czy powiedzmy jakieś tam NSA, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, czy FBI nadal mają tutaj dostęp do wszystkich prywatnych kryptowalut. Ale nie chodzi oczywiście o to, że mają dostęp, że wiedzą, jakie to są transakcje, ale wszystkie te transakcje nawet za pomocą aktualnego haszu, czy powiedzmy tak jak są w tej formie, są zapisywane na serwerach. To, że w dzisiejszym czasie nie można dojść do tych prywatnych kryptowalut, to nie oznacza, że w przyszłości, mimo tego, że one są zapisywane też, te transakcje, powiedzmy, zewnętrznie, czy w przyszłości nie będziemy mieli w stanie dojścia do tego. Tak jak mamy tutaj sytuację na przykład z to jest informacja z 2018 roku, gdzie może na przykład policja rzucić swoje tylnie drzwi do takiego Zikasza i wtedy y, można ewentualnie śledzić to, co się tam dzieje. Dlatego Zikasz jest jeszcze pewnie dostępny. Dajcie mi znać, bo nie śledzę tego projektu, może coś się zmieniło tego czasu od czerwca 2018 roku, gdzie zmienili y, tą możliwość dostępu tylnych drzwi. Wtedy bym się nie dziwił, gdyby na przykład Zikasz był dostępny w niektórych krajach nadal. Monero, widzimy, że pewnie zapisują te transakcje, jak będą mieli dostęp w przyszłości. Chyba kiedyś mówiliśmy, że Monero można zespamować teraz w 50% kryptodewy mógł się wypowiedzieć na ten temat bardziej, więc nie chcę tutaj rozciwać jakich nieciekawych informacji, ale czytałem artykuł na ten temat, że za pomocą spamowania sieci Monero można już dostać się do 25-50% transakcji dowiedzieć się skąd gdzie i jak. Także nie wiem, nie wiem, czy te. Po prostu w przyszłości te prywatne krypto, które są teraz, no ale na przykład zobaczmy w FBI w 2013 roku, miał największy portfel Bitcoina. No oczywiście chodzi o Silk Road. Także, oczywiście też sprzedali potem też duże te ilości. Także dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy te prywatne krypto, no nawet tutaj była też informacja z Blockstream, jeżeli chodzi o Liquid Network. Może też być tutaj, nawet było to potwierdzone przez Liquid, że mogą mieć tutaj dostęp za pomocą tych tylnych drzwi do tej powiedzmy sieci Liquid Network, która zastępuje Bitcoina, żeby po prostu tutaj wejść. Nawet za pomocą tych motherboards, czyli motherboards to są płyty głównych, które mogą zostać no powiedzmy poddane jakiemuś tutaj procesowi i nadal nie mogą potwierdzić tej informacji z Blockstreama, czy można za, tym, za tą pomocą wejść, za pomocą tylnych drzwi i dostać się, powiedzmy do tego, albo tej Liquid Sieci. Także y, oczywiście prywatne kryptowaluty mówiliśmy wcześniej. Y, oprócz tego też mamy tutaj ten Liquid Network, który może być też może mieć jakieś tylne drzwi. No, nie wiem, nie wiem, dajcie znać co wymyślić. Może ten Zikarz został naprawiony od tego czasu i ja nie mam takiej informacji na ten temat, także dajcie znać w komentarzach. Dużo osób śledzi Zikarz i też tutaj proponują bardzo i pokazują często ciekawe informacje na temat Zikaz, także dajcie znać. CCN, i mamy kolejną wiadomość, że na Twitterze mamy tutaj delikatną śmiechawę. Niektórzy tutaj oczywiście wyśmiali tą Wejsa za to, że. No trzeba zapłacić delikatne 0,3 bitcoina za godzinę konsultacji z tą wejsem. Czyli to jest około 2400 dolarów za godzinę. Jeżeli chcemy się dowiedzieć czegokolwiek, oczywiście może nas wpisać na swoją listę i wtedy 2400 dolarów za godzinkę nam podpowie, gdzie bitcoin, w jakiej dokładnie granicy będzie powiedzmy za tydzień o godzinie 15. Także oczywiście w cudzysłowie, bo nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, ale ton wejs przynajmniej znamy jego ceny. I oczywiście tutaj się posypały informacje na temat, ile y, bogaci, znaczy bilionerzy, y, pracują na przykład za godzinę. Mam tutaj Jeff Bezosa, to mamy 4,4 miliony dolarów na godzinkę, dostaje z tych wszystkich, powiedzmy, tutaj y, akcji. Mark Zuckerberg ma Facebooka 1,712 za godzinkę. Alice Walton z Walmarta, banka 400. Warren Buffett, niecałą bańkę. Larry Page 924, no i tutaj na samym końcu mamy też Not a Billionaire, ale 2400 za godzinę jest Ton Wejs. Okej, okay, przejdźmy do polskich newsów, a więc mamy bitcoin.org, założyciele Bitmain i Binance najbogatszymi ludźmi w chińskim przemyśle blockchain. Zobaczmy. Założyciel Bitmain Mirki Zhang, zajmie setną pozycję w rankingu z aktywnymi w wysokości 30 miliardów juanów, to jest 4,27 miliarda dolarów. Tu Zanim znajdują się Chang Penzao, ma 2,53 miliarda dolarów. Kolejny założyciel to jest gigant wydobywczy Jihan Wu. 2,4 niecałe praktycznie, zobaczcie prawie tyle samo co CZ. Potem mamy Stark Su z OKCoin, czyli wiemy, że wcześniej Chang Zhao był w OKCoin, współtworzyli ze Stark Xu tą giełdę, także 1,4 miliarda. I Leon Lee Huobi 1,05. Także widzimy, że zarabiałem nieźle. Hang Du, założyciel E-Bank Communication, zajął 684 miejsce na liście chińskich bogaczy z fortuną 6 miliardów yuanów, czyli niecały miliard. Biorąc pod uwagę trzech założycieli, Kanan, spośród 12 najbogatszych Chińczyków w branży blockchain, 9 jest udziałowcami producentów sprzętu górniczego, z których 5 to Bitmain. Tylko założyciel giełdy kryptowalutowej Binance, Changpeng Zhao, awansował w rankingu w porównaniu do ubiegłego roku o 35 pozycji, z 230 do 190 euro. Piątej. Przejdźmy dalej. Mamy też bithub.pl, który mówi o skalowalności Ethereum 2.0 w ogniu krytyki. Ten projekt to scam. Hmm. Prace nad Ethereum 2.0 trwają już od dłuższego czasu i co chwilę informujemy Was o planach i podstępach. Niemniej jednak krytycy projektu cały czas wyrażają obawy dotyczące potencjalnego ryzyka, a skalowalność Ethereum 2.0 jest dla nich czymś, co było już w pełni obiecywane w pierwotnej wersji blockchain na sieci. Niektórzy nie przepierają w słowach i nazywają całe Ethereum jednym wielkim oszustwem. Uu, grubo. Zobaczmy, Ethereum powstał jako ambitny pomysł globalnej platformy do obsługi zdecentralizowanych aplikacji Dapps i smart contracts. Chociaż w Ethereum istnieje wiele projektów i Dapps, sieć może nie być w stanie obsłużyć aplikacji, z których korzystają miliony użytkowników. Przykładem może być CryptoKitties, grana blockchainy Ethereum, która gdy osiągnęła punkt kulminacyjny opłaty transakcyjne w Ethereum wzrosły do 20 dolarów. Oprócz rosnących opłat istnieją obawy, że Ethereum 2.0 nie zapewni takiej samej wydajności podczas masowej adopcji Dapps. Innymi słowy, w Ethereum istnieje problem skalowalności, który należy Rozwiązać. Właśnie tego między innymi, chce zespół programistów sieci przechodząc na Ethereum 2.0 i poprzez iteracje. Jeżeli chcielibyście przypomnieć sobie, jak rozłożone są prace na Ethereum 2.0, możecie zrobić to tutaj. Mamy też informację, którą dodał Peter Todd do Witalika w <grywka> jednym z tweetów, a więc najczęstszym rodzajem oszustwa w przestrzeni kryptograficznej jest stwierdzenie, że rzeczy skalują się, podczas gdy wcale tak nie jest i że są godne zaufania, gdy nie są. Ethereum 1.0 oszukał dwa razy. Jego komentarze przyciągnęły uwagi Gaborga, Gurbaksa, strategia do spraw aktywnych cyfrowych, Wanek. Z drugiej strony programiści i zwolennicy Ethereum nic nie widzą złego w przejściu na inny blockchain. Uważają iterację za naturalny proces, który powinien rozwiązać problemy związane z pierwszą wersją sieci. Nawet ci, którzy od samego początku rozumieją, że Ethereum nie jest skalowalny, nie uważają tych oświadczeń marketingowych za fałszywe. Można znaleźć przemówienia, które wygłaszałem co roku, 2014 Roku na temat tego, że wszystkie istniejące łańcuchy bloków są nieodpowiednie i musimy je ulepszyć. Teraz się to przeinacza, stwierdzając, że tworzyliśmy platformę, o której wiedzieliśmy, że jest skazana na niepowodzenie od samego y, początku tutaj mówi właśnie Buterin. Także nie wiemy tak naprawdę jak będzie. Ostatnio też czytaliśmy wiadomości o tym, że Witalik nie wierzy w skalowalność drugiego poziomu. Gdzieś czytaliśmy takie wiadomości, tak? że Vitalik mówi, że może nie na kolejnym poziomie, tylko na głównym łańcuchu, o ile tutaj dobrze pamiętam tą informację, więc zobaczymy, zobaczymy, jak będzie wyglądać rozwój sieci Ethereum. Dalej na bithub.pl możemy przeczytać ofiara Bitcoin Ransomware Masztik zhakował hakera. Zemsta jest słodka, czyli nie zadzieraj z programistą. Tobias Fromel zapłacił przestępcom okup w wysokości 0,09 Bitcoina w celu odblokowania dostępu do jego plików komputerowych, Czyli to jest ile? No powiedzmy 100 dolarów, chyba, tak? 0,09,01 to jest 1000, no około 100 dolarów. Bo odwecie Fromel był w stanie schakować bazy danych swoich napastników. Uwolnił tym samym listę unikalnych numerów. Identyfikacyjnych dysków twardych hakera z klucze, deszyfrująca, by pomóc innym osobom dotkniętym tym programem. Jak napisał Fromel w poście na forum Blipper Computer, jego tak był technicznie nielegalny, ale dokonany w dobrej wierze dla szerszej społeczności z pewnością zasługuje na napiwek w Bitcoinie. Schakowałem tego przestępcę i otrzymałem całą bazę danych z kluczami, o to jest. I tak wiem, że to również nie było legalne z mojej strony, ale on użył już zhakowanych serwerów z kilkoma powołkami www. i to nie ja jestem tutaj ten zły. <grym> Programista opublikował bazę danych kluczy odszyfrujących, a także kroki dla użytkowników, którzy również padli ofiarą ataku Ransomware. Fromel potwierdził, że stracił 670 euro płacąc okup za dostęp do swoich plików komputerowych, podał również swój adres BTC dla tych forumowiczów, którzy zechcieliby wesprzeć jego antyhakerskie wysiłki. <grym> także no widzicie, troszeczkę to dobry wydźwięk poszło. No i gratulacje, gratulacje do tego. E, powiedzmy hakera. Dalej też mamy informację od bitcoin.pl, że SEC odrzuca Bitcoin ETF w obawie przed oszustwami, manipulacją. Zobaczmy, Nadzieje dyrektora Bitwise, Mata Hugana, na to, że tym razem będzie inaczej, okazało się płomne. SEC opublikowała wczoraj 112-stronicowy dokument, w którym zawierała oświadczenie stanowisko w sprawie ETF Bitcoin. Komisja stwierdziła, że zgłoszenie nie spełniło niezbędnych wymagań, w szczególności tych związanych z manipulacjami na rynku i nielegalnymi działaniami. <laughs> Jakie to jest ironiczne. Skoro mi może działać, ale już ETF niekoniecznie nie do końca tak. Komisja odrzuca na proponowaną zmianę przepisów, ponieważ, przepisów, ponieważ jak omówiono poniżej NYSC, ARKA nie wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z ustawy o wymianie i zasad postępowania komisji, aby wykazać, że jej wniosek jest zgodny z wymogami sekcji 6 ustawy o giełdzie, a w szczególności wymóg, aby przepisy dotyczące krajowej giełdy papierów wartościowych były zaprojektowane tak. Aby zapobiegać nieuczciwym i manipulacyjnym działaniom i praktykom. Także nic tutaj się nie zmienia w takim przypadku. No, i kolejna, kolejne zatwierdzenie, może za 3 miesiące. Nie wiemy. No, odrzucone jest, także nic tutaj się nie zmienia. Na to Keneo możecie o grupie Profit Plus, która sprzedaje swój dorobek związany z kryptowalutami, sprawdzić dlaczego. Dalej mamy też waluty fiducjarne, upadną w ciągu dekady. Do Keneo News tutaj dodaje. Mamy też Komparik. Nowograd wśród altcoinów, jest wiele śmieci, nie wszystkie z nich przetrwają. No, to już chyba wiemy od dłuższego czasu. Na komparie jeszcze botnet, masterman się i spustoszenie w portfelach kryptowalutowych. Zobaczmy jeszcze tak na szybko. Wspomniany wyżej botnet został wykryty przez analityków do spraw bezpieczeństwa. Botnety, zobaczmy jak on się nazywa, ostatnio spustoszenie w portfelach kryptowalutowych się botnet zwany masterman. Jego celem stały się korporacje i indywidualni użytkownicy na całym świecie. Wykorzystuje on wiele sposobów, by zakraść się do komputerów ofiar, w tym poprzez phishing lub także backdoory, luki w zabezpieczeniach systemu oraz business email compromise, czyli włamanie się do poczty firmowej. Na początku do potencjalnych ofiar wysłanie się maili z zainfekowanymi plikami, często popularnych w formatach, takich jak program Word, Excel, PowerPoint czy Publisher. Po otworzeniu pliku w systemie instalowany jest plik.net, DLL, który z kolei instaluje w systemie tzw. tylną furtkę pozbawioną pliku Files Backdoor, będącą nowym typem złośliwego oprogramowania, które jest trudne do wykrycia. Czyli widzicie, że jeżeli dostajecie jakiegokolwiek maila. Czy to jest wołanie o pomoc, czy wołanie o cokolwiek, Word, Excel, PowerPoint, czy Publisher. Lepiej tego nie otwierajmy, tak? bo otwieramy wtedy te tylnie drzwi, a wtedy mają wolną rękę do cokolwiek się wydarzy, mogą tutaj zrobić. Dalej, comparic.pl, oszust wykorzystał Amazon Web Services do nielegalnego kopania kryptowalut, To już mieliśmy podobną sytuację w przeszłości. No i Skarbówka z USA prezentuje nowe wytyczne dotyczące kryptowalut, Także jeżeli ktoś z Was mieszka w Stanach Zjednoczonych, może warto się zaznajomić z tym e, newsem. Okej, okay. przejdźmy do polskich YouTuberów. CryptoDev, analiza projektów Insolar. Także mamy tutaj tą informację. Zobaczmy dalej. Mamy blok prezesa. A po nocy przychodzi dzień, czyli rozpinki prezesa. Kryptowaluty, akcje, surowce, przegląd rynków. No, racja. Tomasz Rozmus, dlaczego Bitcoin rośnie i co dalej z kursem? Tu będzie pro wzrostowo Encyklopedia Kryptowalut. Profesjonalna analiza techniczna Bitcoina. Kanał cenowy, zobaczmy jaki. 7700, 8500. KryptoKamikadze i Ethereum się rozgrzewa. XRPL, Stablecoin, propozycja Davida. Dalej też mamy Makasa Toczyniego, High Heels on Bitcoin, epizod 16, Lady Anarchy. Także też zapraszam i na koniec zobaczmy weto. Tutaj mamy Bitcoin VOS Systems, czyli dlaczego Bitcoin jest tyle warty. Lek Wilczyński, odcinek drugi. Ok, przejdźmy do komentarzy, zobaczmy ile ich mamy. Maxo, ja czekam na wzrosty do końca roku i na początku stycznia konkretna korekta, ale póki nie polecimy ponad 9500, to dalej jest możliwy jakiś flash crash do 6400-7400. Oglądajcie chyba Cryptocry University, nie? Przyznaj się. <gry> Maxo, bardzo fajna audycja, ale ja dalej mówię nie dla XRP, ale to jest moje zdanie. Widzicie? Nawet po audycji ludzie mówią dalej nie, ale sobie słuchają audycji. Dalej mam też dzięki Phoenix. Elon Jobs. Co do czytania komentarzy, to zawsze powinienem zaczynać od monelki. Ona jest zawsze. <grym> Widzicie? Ona jest zawsze. No i patrzcie, nie mylił się. Yy, chwilę niżej jest monylek. Fajny dialog. Być może lekkie wprowadzenie w ciężkie tematy. A może temat dalej lekko będzie się toczył. Bardzo fajnie się słuchało. Czekam na więcej. Warto. Zdecydowanie warto. Dzięki, Monelek. Dzięki za to. I przejdźmy do tego komentarza, który tutaj wywołał yy, Igły Widły. <grym> Ale nie, dzięki oczywiście Łukasz Zaremski za ten komentarz, bo przynajmniej zmienimy może coś w przyszłości. Jaki to CEO Hunter? Po co na siłę pod to podciągasz? Łukasz zauważa. I tutaj mamy podobne od Jaja. Bitcoin Phoenix. Wiem, że poświęcasz dużo czasu na przygotowanie każdej audycji, ale co to ma wspólnego z CEO Hunter? Czyli z tą audycją, którą zaplanowaliśmy sobie, że to będzie audycja, w której będę no, miał rozmowę z innymi ludźmi. tak? Tylko mówiłem, że wrócę do tego po Wakacjach, a dlatego, że nie mam do czego podciągnąć tej audycji, dlatego będziemy też dodawać nową audycję. Bitcoin tłumaczy, albo Bitcoin Phoenix tłumaczy, albo z Fenixem bez tłumaczeń. <noise> Coś takiego dodamy, żeby to było osobne, ale nie miałem do czego to dodać, bo nie uważam, że to jest kryptoporadnik, bo kryptoporadnik to już nie jakiś projekt. Bardziej tak jak mamy tutaj Boba Lukasa, to mamy Kryptoporadnik, jak tradeować, bo on nie namawia do niczego. On mówi, co należy zrobić, czego nie należy zrobić. Może Bitcoin spaść do tysiąca, a może równie dobrze być 100 tysięcy. Dlatego nie uważam, że to jest wrócenie swusów, bo przynajmniej otwiera oczy, jak tradeować. Ok? Nie jest w stanie przewidzieć żadnej ceny a ci wszyscy inni no to są bardziej wróżeni z fusów, bo to w krótkim terminie. Nawet Crypto University powinienem dodać do kryptoporadnika, ale nie zrobię tego, bo to są też wróżenia z fusów. A tutaj mamy strategię, jaką podaję, ewentualnie swoją i dlatego go dodałem. A dzisiaj, po prostu czy wczoraj, nie miałem do czego to, bo kryptomigawka, nie no, razy 9 odcinków czy 7, ile tam się pojawi, Także dziękuję Wam za te wszystkie komentarze. I oczywiście dodamy coś innego w przyszłości, a nie wiem, kiedy to będzie. Bo dla mnie, tak jak tutaj napisałem, najważniejsze jest zrobić audycję, a potem tą całą otoczkę w koło, grafikę. No, chciałbym mieć ludzi, żeby to dla mnie robili, a ja bym sobie tylko gadał z Wami. <laughs> Ale to się raczej szybko. Nie wydarzy. Z promptera można wyczytać wtedy wtedy byście mieli te wszystkie fajne grafiki 3D. Albo Majka bym musiał poprosić. Mike świetnie to robi, jeżeli chodzi o tą właśnie całą graficzną oprawę. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, mamy to. Przejdźmy też na jeden zdecentralizowany komentarz albo dwa. Na piątenek, na, piątenek. na piątunio. Piątenek, co to było? Zobaczmy. Piątunio, piątolunio. Czy ktoś wygrał? Nie wiem, czy wiecie, ale w Wielkiej Brytanii ktoś wygrał 173... Miliony dolarów i chyba nie odebrał jeszcze. Także sprawdźcie swoje Euro w storku. W storku? Dobrze mówię. Ale w Wielkiej Brytanii, jeżeli mieszkacie. Także ktoś nie odebrał. Dużo bitcoinów by pewnie mógł kupić za tą sumę. No i oczywiście mieszkania. Przemysław walinowski Dzięki Fenio za materiał. Nie ma problemu. Dziękuję również. I kolejna osoba, już na sam koniec. Zobaczmy. Neo z Matrixa. Dzięki. Dzięki za łapę w górę, ja też wam dziękuję, także może warto gdzieś tam iść, pójść jutro swojego szczęścia, gdzieś szukać, może w miłości. A nie, no, wy na pewno macie tutaj miłość, wszyscy. Taka ekipa, która się pojawia tutaj na Bitcoin Phoenix i nie tylko w świecie krypto. Dziękuję wam za wszystko, życzę wam wspaniałego piątku i pamiętajcie: dokładnie, zostańcie z bitcoinem.